Cześć, witajcie na kolejnej eksploracji. Jesteśmy w bazie wojskowej. Dzisiaj zwiedzamy wojskową bazę paliwową. Powstała ona jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku. Paliwo trafiało do niej rurociągami z cystern transportowanych pociągami i składowane było w ogromnych podziemnych zbiornikach, z których to w razie potrzeby przepompowywano je do cystern samochodowych i transportowano już do konkretnych miejsc, gdzie zgłoszono na nie zapotrzebowanie. No właśnie, skoro mamy pompy tutaj, no tak jak mówi kolega, to właśnie domyślacie się, że była to baza wojskowa, gdzie magazynowano paliwo. Wchodzimy dalej. Dobra, słuchajcie, brakuje czujników ruchu. One działały na zasadzie wiązki laserowej, którą wypuszczały. Jeżeli ktoś przecinał tą wiązkę laserową, a wiązki z różnych czujników tworzyły siatkę na tym terenie. Jeżeli ktoś przecinał tę wiązkę, no to ktoś, kto miał pieczę nad tym obiektem, był wtedy o tym informowany. Oczywiście a całkiem nieźle to wygląda. Tutaj gniazdka są w ogóle. I gniazdka też wyglądają na nowe. Patrz, jest trzyfazowe, jednofazowe i patrz. Teraz pytanie brzmi, czy to jest do kamer, czy do czego? Na pewno jest włączone. Na pewno. A to wyłączymy. Nie będzie. A jak się wyłączy, to też czasem sygnał idzie, że ktoś wyłączył i... Dobra, słuchajcie, robimy krótki filmik i jedziemy dalej, bo się śpieszymy i bynajmniej nie ma to związku żadnego absolutnie z tym, na co teraz patrzycie. Dobra, bądźmy poważni. Hej. To jest nowy kabel połączony, jest połączone. Widzę. Jest na Wi-Fi. To jest nowe, to nie było tak, kiedy byliśmy. Okej, pompownia numer 1. Gaśnica. No. Tutaj mamy jeszcze stare papiery, które regulowały zapewne... tak, chodzi o BHP, czyli w miejscach pracy utrzymywać bezwzględną czystość. Na przykład czytamy. No i tutaj mamy po prostu pompy. Na dole widzicie jakiś taki szlam, kurczę, pływa. Zakładam, że tutaj była jakaś maszyneria w środku też, nie? Pompa tutaj. Pompy i silniki, które tu brakują. No właśnie. To silniki pewnie tutaj, nie? Tak. Na tych podstawach, ale tutaj w środku coś było, nie? Pompa, to pompa. Brakuje. No, no to właśnie o tym mówię, bo pokrywa jest, ktoś to zdemontował. Zawór ssący zbiornika. Zawory ssące manipulacyjne, zawór ssący zbiorników numer 3 i 4. Zawór ssący z punktu wydawania. Mnóstwo zaworów, zawory tłoczne manipulacyjne. Jak widzicie tutaj, jak się wejdzie. Tu jest jeszcze taki wskaźnik. Widzicie? Tam się trzęsie się ciecz, także on jest pełny, jak się w niego uderzy. Widzicie na pewno. I tak to sobie tutaj wygląda to miejsce. Tak nawet z bliska. Trochę z góry lepiej widać, nie? To jest całe to pomieszczenie. Tam mam jeszcze jakieś przełączniki. One są tak za wysoko zainstalowane, także mi się wydaje, że tutaj być może jakaś drabinka też prowadziła i po prostu, albo przynajmniej jakiś podejścik tam był. I wtedy można było tym wszystkim sterować. Okej, tak właśnie wygląda pompownia nieczynnej bazy. Tędy? Ale możemy chodzić, nie, ale możemy iść do jednej strony. Idź tutaj. Tutaj, możesz chodzić po ziemię. No teraz to już pewnie, że możemy. Dobra, słuchajcie, szybka akcja. Zbiornik na paliwo, tak? Jesteśmy teraz przy zbiorniku na paliwo. Patrzcie, jaki on jest ogromny. Widzicie? Idę. I tutaj mamy przewody, które prowadziły prawdopodobnie do pomp, które znajdują się w tamtym kierunku. A tam są też tory, tam paliwo było dostarczane i tymi przewodami było prawdopodobnie wpuszczane tutaj. Okej, idziemy w drugą stronę. Tutaj mamy kolejne przewody paliwowe. Widzicie, one prowadzą pod ziemię do tych zbiorników. My jesteśmy na kolejnym zbiorniku teraz. On jest zamknięty na kłódkę, która jest niezabezpieczona. I tutaj usypany jest zbiornik paliwa. Teraz wchodzę na kolejny zbiornik paliwa. Z góry one wyglądają tak. Są takie duże. Widzicie, wszędzie są możliwości podłączenia się do tego miejsca. Widzicie, ten zbiornik też jest otwarty na oścież. Teraz idziemy do drugiej pompowni. Patrzcie, to są plomby pozrywane. To są plomby pozrywane i tutaj wywalone. Teraz zobaczycie, jak to powinno wyglądać naprawdę. Palenie surowe jest wzbronione, a dobrze, że żaden z nas nie pali. Wąż strażacki. Wow. Widzieliście tam, teraz porównajcie sobie. No, tak jak kolega z Team Urbex Poznań mówi. Byliśmy przed chwileczką w poprzedniej pompowni, która jest zdemontowana w dużej mierze. Teraz jesteśmy w pompowni, która właściwie to nie widać śladów demontażu. To jest zawór numer 10, tam jest zawór numer 12. Ogromne silniki, które to nakręcały. Tutaj silnik elektryczny mamy. Przewody też są, tutaj jakieś biegną. Czyli faktycznie widać, że on obracał tutaj tą pompą, bo to chyba też jest pompa, nie? Podłączona do tego po lewej. No i tutaj Tak, no to taka mała pompa tutaj będzie, nie? Przy tym silniku. Dokładnie. I tutaj mamy duży silnik, dużą pompę. Mówiąc słowami laika. Tutaj mamy niemieckie napisy. Jednak to jest wszystko... Jest problem, żeby to odczytać. Są numery, ale roku chyba nie ma. Są numery seryjne, wiecie, tego typu sprawy. Jakieś tam parametry techniczne. No i kolejne zawory. Numer 14, numer 18, numer 3, zasuwa zbiornika i tak dalej, i tak dalej. Znowu pokażę wam wszystko z góry. My tak trochę jak małpy jesteśmy na tej eksploracji, ale przynajmniej wszystko widzicie. Tutaj też jest jakaś taka maź. Pewnie prawdopodobnie resztki paliwa pomieszane z wodą, jakimiś smarami, olejami i tak dalej. Tutaj można sobie było, jest taki uchwyt, żeby lampę sobie nakierowywać. Tam jest tablica manipulacyjna. Za chwileczkę ją wam pokażę jeszcze na koniec, bo tak też wszedłem i w ogóle nie wziąłem tego pod uwagę. Nie, za głęboko. Tutaj jest tablica manipulacyjna. Bylebym się doczytał. Czyli tak mamy odpowietrzanie rurociągów tłocznych, przyjmowanie paliwa, przetłoczenie paliwa ze zbiornika do zbiornika, tłoczenie paliwa do MPS i tak dalej. Po prostu jest tutaj opisane, jak używać tych zaworów, który zawór, do którego zbiornika prawdopodobnie i tak dalej, i tak dalej. Numer pompy. Po prostu jest to instrukcja obsługi tego miejsca. Tak można w skrócie powiedzieć. Tutaj też się ciecz zbierała. W tym takim zbiorniczku małym można było widzieć, że to wszystko funkcjonuje, że to paliwo płynie tutaj. No i dobra. Z grubsza to tyle. Widzimy się na zewnątrz. Słuchajcie, to jeszcze muszę wam powiedzieć, żeby nie było, że nie powiedziałem wszystkiego, tylko tak przebiegliśmy i tyle. Tutaj wjeżdżała cysterna. To jest kawałek takiego, powiedzmy, nazwijmy to żurawia, którym wpompowywano paliwo do cysterny. Cysterna jechała tam, gdzie była potrzebna. Ok. Teraz idziemy, zanim nas stąd wyprowadzą, to po prostu chcemy wyjść sami, dlatego że jesteśmy dorośli, nie lubimy, jak nas za rączkę prowadzą albo pod rączkę. Także to już koniec zwiedzania, ponieważ zdecydowaliśmy się opuścić obiekt szybciej niż planowaliśmy i dlatego nie zdążyłem nagrać pożegnania. Ale udało się wam pokazać wszystkie ciekawe obiekty w tym miejscu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.